Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział 7. Raj uprzykrzony. Żadnych sugestii, czyli magazyn muzyczny. Część pierwsza. Tomek marzył o radiu i w ogóle chyba nie myślał o tym, żeby zostać dziennikarzem, piszącym o muzyce i nie tylko o muzyce. A jednak wkroczył na tę ścieżkę, w czym miałem chyba skromny udział. To ja bowiem przyprowadziłem go wiosną 81 roku do redakcji miesięcznika Jazz, magazyn muzyczny, z którym współpracowałem już wtedy od kilku lat, od pierwszego roku studiów. Wtedy nazywał się jeszcze Jazz, ale już wówczas wiele miejsca poświęcał rockowi. Przyprowadziłem jako kolegę zafascynowanego muzyką, mającego dostęp do ciekawych płyt i brytyjskiej prasy muzycznej, a także, co nie ulegało wątpliwości, dysponującego dużą wiedzą na temat wielu rockowych zjawisk. Z Tomkiem zetknąłem się po raz pierwszy jesienią 79 roku lub wiosną 80 roku na giełdzie płytowej. On sam tak opisał to po latach w recenzji z jednej z moich książek. Autora sztuki rebelii poznałem na warszawskiej giełdzie płytowej w hybrydach, gdzieś pod koniec siódmej dekady tego stulecia. Pamiętam, że kupił ode mnie płytę Quicksilver Messenger Service What About Me. Notabene pierwszą zagraniczną płytę gramofonową, jaką w życiu posiadałem. Dostał ją mój ojciec od jakiejś znajomej z Meksyku, która potem, było to chyba w 72 roku, przysłała nam Paranoid Black Sabbath. Od tego zaczęła się moja rockowa krucjata. Cieszę się, że płyta Quicksilver trafiła w ręce Wieśka. Ciekawe, czy jeszcze ją ma. Wówczas, a pisał słowa, te słowa w 97 roku, chyba jeszcze miałem. Później sprzedałem, żeby kupić wydanie kompaktowe, czego teraz żałuję, bo pozbyłem się cennej pamiątki. Ja też doskonale pamiętam to nasze pierwsze spotkanie, ale moim zdaniem doszło do niego na giełdzie na wolumenie, na wolnym powietrzu. W moim wspomnieniu obaj jesteśmy w kurtkach, a nie w cieple i gwarze hybryd. Przyznać muszę, że w tym pierwszym kontakcie Tomek nie sprawiał wrażenia przyjaznego. Upierał się przy dość wysokiej cenie za What About Me, a winyl był ewidentnie podniszczony i wart zdecydowanie mniej. W końcu zapłaciłem tyle, ile chciał, bo wydawnictwa Quicksilver Messenger Service pojawiały się na giełdach rzadko, ale miałem świadomość, że przepłacam. Zapamiętałem, że Tomek w dość oryginalny sposób tłumaczył, dlaczego nie może obniżyć ceny. Opowiedział mi całą historię płyty i stwierdził, że nie może jej oddać za bezcen, bo ma dla niego ogromną wartość sentymentalną. No tak, ale co to mogło obchodzić nabywcę, w tym wypadku mnie? Skoro Tomek zdecydował się swój ukochany pierwszy winyl sprzedać, powinien tak, uważałem, wycenić go zgodnie z wartością rynkową, ale on tak nie myślał. Zawsze widział wszystko po swojemu i w każdej rozmowie na jakikolwiek temat przyjmował bardzo osobistą perspektywę. Wydaje mi się, że już wtedy po niezbyt dla mnie udanej transakcji to zrozumiałem. I Tomek wcale mnie nie wkurzył, raczej zaintrygował, jako ktoś znający rzadko uczęszczane zakamarki świata muzyki rockowej. Któż wtedy słyszał u nas o zespole Quicksilver Messenger Service? Kto pamięta zespół Quicksilver Messenger Service dziś? Ale przede wszystkim jako ktoś, kto ma bardzo osobistą wizję świata. Chwilami wciągającą, kiedy indziej irytującą. Zawsze własną. Ktoś niebanalny. Oryginał. Zawsze od tego pierwszego spotkania widziałem w nim oryginała. Nie dziwaka, jak postrzegają go zwłaszcza osoby, które nigdy nie miały sposobności się z nim zetknąć. Od tej pory zaczęliśmy na każdej kolejnej giełdzie rozmawiać ze sobą, wówczas jeszcze głównie o muzyce. W wielu kwestiach się z nim nie zgadzałem, ale zawsze byłem ciekawy jego punktu widzenia, zwłaszcza, że umiał przekonująco go zaprezentować i obronić. Z początku widywaliśmy się tylko na giełdach, później także poza nimi, a w rezultacie pewnego razu dał się zaciągnąć do redakcji Jazzu, magazynu muzycznego, z którym współpracowałem. Było to jedyne w tamtym czasie polskie pismo traktujące muzykę rockową serio. Natychmiast znalazł wspólny język z kolegami stanowiącymi trząs zespołu redakcyjnego, Wieśkiem Królikowskim i Jurkiem Rzewuskim oraz z redaktorem naczelnym, muzykologiem, znawcą zarówno muzyki poważnej, jak i rocka,
panem Januszem Mechaniszem. I od tej pory wpadał częściej. Chętnie udostępniał nam swoje płyty oraz kolejne numery tygodnika Melody Maker, który prenumerował. W tym czasie w wyniku cięć finansowych w wydawnictwie zostaliśmy go pozbawieni. Ale też korzystał z naszych zbiorów, zwłaszcza z ogromnej płytoteki Jurka, który mieszkał przez jakiś czas w Londynie. Nawiązał tam kontakty z wieloma firmami fonograficznymi i otrzymywał nowości, czasem nawet przed oficjalną światową datą wydania. Pamiętam, że pożyczał od niego świeże albumy takich wykonawców jak The Stranglers, Public Image Limited, Bauhaus, The Birthday Party z Nickiem Cave'em czy This Mortal Coil. Część z nich poznał dzięki niemu, a skoro stał się stałym gościem w redakcji, prędzej czy później musiała paść propozycja, żeby spróbował coś napisać. Pan Janusz Mechanisz, z którym Tomek dyskutował o Malerze, bo wbrew obiegowym opiniom nie tylko rokiem się interesował, zapytał go, z jakim tematem chciałby się zmierzyć. Tomek zdecydował się na Eltona Johna, którego bardzo lubił, a o którym, w co trudno dziś uwierzyć, aż do tamtej pory nie ukazał się w polskiej prasie żaden poważniejszy artykuł. Było to latem 1982 roku, jednakże obszerny tekst powstał dopiero jesienią. Tomek nie miał doświadczenia i poświęcił na napisanie go sporo czasu. I został zaplanowany do pierwszego numeru z 1983 roku, ale w pierwszym numerze z 1983 roku się nie ukazał. W końcu 1982 roku w krajowym wydawnictwie Czasopism zapadła decyzja o przekształceniu skromnego czarno-białego pisma Jazz, magazyn muzyczny, wydawanego w 40 tysiącach egzemplarzy, w efektowny kolorowy magazyn muzyczny o nakładzie pięciokrotnie wyższym. Pomysł niezły, gorzej z wykonaniem. Na stanowisku redaktora naczelnego Janusza Mechanisza fachowca zastąpił bowiem Marian Butrym, autor krzyżówek humorystycznej rubryki Osobno w tygodniku Razem, kilku kryminalnych zeszytów z serii Ewa wzywa 07 i przemówień dla towarzysza Waldemara Świrgonia, najmłodszego w historii sekretarza KC PZPR. Niezły dziennikarz, uroczy gawędziarz, znawca, ponoć walk wschodu, ale fatalny szef pisma takiego jak nasze, chociażby z tego względu, że jego wiedza o muzyce nie wykraczała poza czas szaleństwa na punkcie Elvisa Presleya. Jego ulubioną piosenką pozostała Lonely Avenue Raya Charlesa z 1956 roku. Uwielbiał też See You Later Alligator Billa Haleya z tego samego okresu. Żegnał się zawsze jej słowami. Marian Butrym potraktował nowe zajęcie jako synekurę. Nie tylko zresztą dla siebie. W następnych miesiącach wśród pracowników i współpracowników redakcji pojawili się bowiem jego była żona, przyjaciele oraz żony, byłe żony i kochanki przyjaciół. Każda z tych osób była co prawda fachowcem w swojej dziedzinie, dziennikarzem, grafikiem, redaktorem technicznym, ale o muzyce popularnej, a w szczególności rockowej, tak jak Marian Butrym, większość z nich nie miała pojęcia. W rezultacie magazyn muzyczny, który mógł się stać nowoczesnym pismem rockowym i okołorockowym, jakiego oczekiwali fani, z dodatkiem jazzu, który był w nim głównym tematem wcześniej i o którym nadal interesująco pisał Tomasz Szachowski, okazał się przede wszystkim zbiorem nudnych wypracowań na takie tematy jak sytuacja szkolnictwa muzycznego w Polsce, problemy estrady śląskiej, uzdolnienia muzyczne dzieci z Limanowej, teatr muzyczny w NRD czy koncerty organowe w Farze w Kazimierzu. Wiesiek Królikowski, Jurek Rzewuski i ja byliśmy od przyciągania czytelników pojedynczymi tekstami na temat rockowych gwiazd, jeśli nie musieliśmy wykonywać akurat prac zleconych. Ja na przykład stałem się specjalistą od rocka z krajów tak zwanej demokracji ludowej. Ale już na tomkowego Eltona Johna nie było w piśmie miejsca. Dla osłody dostał propozycję napisania do pierwszego numeru nowego kolorowego magazynu muzycznego krótkiej noty o Duran Duran. Ukazała się na tylnej okładce pisma jako dodatek do wielkiego zdjęcia zespołu. Była faktycznym debiutem Tomasza Beksińskiego, dziennikarza prasowego. Ale w następnych miesiącach Tomka na łamach nie było. Powiedział, że nie napisze nic więcej, dopóki nie ukaże się artykuł o Eltonie Johnie, dawno przecież zatwierdzony do druku.
Jurek Rzewuski, który był szefem działu zagranicznego, ciągle przypominał redaktorowi Butrymowi o tym tekście, ale redaktor Butrym za każdym razem odkładał jego publikację na czas bliżej nieokreślony. Tomek próbował wtedy sprawdzić się w roli osoby piszącej gdzie indziej. Powiązany przez Janusza Baryckiego z rzeszowską sceną rockową, zredagował na przykład program festiwalu Rock Galicja, który odbył się w maju 1983 roku. Napisał do niego ciekawe wspomnieniowe teksty na temat historii imprezy, którą obserwował od chwili jej narodzin, zawierające wiele ciepłych słów na temat takich polskich zespołów jak RSC, Turbo czy Lombard, ale też TZN Xenna czy Deuter oraz zapomniane już dziś Instytucja czy Street. Natomiast jesienią 1983 roku nawiązał współpracę z Tygodnikiem Kulturalnym, ale prawdopodobnie skończyło się na publikacji jednego artykułu Sylwetki Phila Collinsa. Sytuacja zmieniła się na początku 1984 roku, kiedy ogłoszono, że w kwietniu na kilka koncertów przyjedzie do Polski Elton John. Jurkowi Rzewuskiemu udało się wówczas przekonać redaktora Butryma, że warto wydobyć z szuflady leżący tam od wielu miesięcy tekst Tomka i opublikować go w numerze drugim z tego roku. Artykuł bardzo się spodobał i wreszcie utorował Tomkowi drogę na łamy magazynu muzycznego, chociaż w następnym okresie jego rola sprowadzała się właściwie do prezentowania w niemal encyklopedycznej formie sylwetek artystów, których lubił, takich jak John Fox, Gary Numan, New Order, Kate Bush, Simple Minds, Mark Almond, Tok Tok, The Mission, Camel, Marillion, Alan Parsons Project, IQ czy Chris DeBarque. Dopiero kiedy w 1986 roku poznał bliżej Butryma, który mieszkał niedaleko niego i zaczął pożyczać mu kasety wideo z nowościami filmowymi, otrzymał trochę więcej miejsca na łamach i zaczął publikować dłuższe oraz bogatsze merytorycznie artykuły dotyczące tak ważnych dla niego zespołów jak The Moody Blues, Barclay James Harvest, Ultravox, Bauhaus, The Sisters of Mercy czy Marillion. Relacja z koncertów w Polsce plus wywiady z muzykami. Niestety, miesięcznik, w którym nadal dominowały opowieści dziwnej treści, sprzedawał się coraz gorzej, a w związku z tym na początku 1987 roku w redakcji zjawiła się zaniepokojona sytuacją Alina Tepli, dyrektor działu wydawniczego, zarządu głównego RSW, prasa, książka, ruch. Żeby na miejscu sprawdzić, dlaczego pismo, które powinno przynosić krociowe zyski, podupada. Marian Butrym wpadł w panikę. W rezultacie po długich debatach zrobił mnie kierownikiem działu zagranicznego. Jurek nie miał pretensji, że zająłem jego miejsce, ale chociaż zmarł w 2011 roku, nadal mam z tego powodu wyrzuty sumienia. I co ważniejsze, obiecał się nie wtrącać. Pozwolił nam wreszcie tworzyć pismo rockowe i okołorockowe z prawdziwego zdarzenia. Bez trucia, bez przynudzania, ale... W tym samym czasie doszło do zmian w konkurencyjnym miesięczniku Non-Stop. Wojciech Hamana podsiadł na stołku redaktora naczelnego Zbigniew Hołdys, a ponieważ wydawany na gazetowym papierze Non-Stop mana aktualny, żywy, dowcipny, robiony bez zadęcia, zdecydowanie rockowy, miał bardzo dobrą opinię u czytelników, Butrym postanowił wykorzystać sytuację i ściągnąć niezadowolonych ze zmiany kierownictwa dziennikarzy, w tym mojego przyjaciela Romka Rogowieckiego, mojego kolegę Grzegorza Brzozowicza i nieznanego mi bliżej Tomasza Słonia do siebie i powierzyć im odnowę magazynu muzycznego, który sam zdemolował i prawie uśmiercił. Jednym zdaniem wywołał kompletny chaos, bo wszelkie próby stworzenia przeze mnie wraz z Wieśkiem, Jurkiem, Tomkiem czy Danielem Wyszogrodzkim, który pojawił się wśród współpracowników atrakcyjnego pisma rockowego, torpedowała ekipa Non-Stopowa, uważająca widocznie, że to my doprowadziliśmy je do ruiny i forsująca własną wizję atrakcyjnego pisma rockowego. Szczególną niechęcią nowi koledzy darzyli Tomka. Grzegorz Brzozowicz przyznaje dziś. Uważałem go wtedy za wroga. Wydawał mi się uosobieniem starego magazynu muzycznego, który chcieliśmy z Romkiem Rogowieckim zmienić. Z Tomkiem łączyło mnie wtedy tylko jedno – miłość do Alice Coopera. Pozostałych wykonawców, o których pisał, absolutnie nie cierpiałem. Poza tym raz doszło między nami do spięcia. Opisałem w magazynie muzycznym,
koncert zespołu The Cure w Budapeszcie i błędnie podałem tytuły wykonywanych tego dnia piosenek. A Tomek, który był bogiem dla fanów The Cure, znał od nich program tego występu i wytknął mi wszystkie pomyłki. Także w magazynie muzycznym nie kumplowaliśmy się. On był wtedy po drugiej stronie barykady. Ja z kolei w tym krótkim, kilkumiesięcznym okresie, kiedy miałem wpływ na kształt magazynu muzycznego, chciałem stworzyć Tomkowi płaszczyznę wypowiedzi, jakiej wcześniej nie miał. Zaplanowałem m.in. dwa duże bloki tematyczne, w których był głównym autorem. Jeden o muzyce New Romantic, drugi o artystach związanych z londyńską firmą fonograficzną 4AD. Ale na tym się skończyło, bo kolejnych pomysłów nie udało mi się już zrealizować. Na przykład blok materiałów o grupie Deep Purple, decyzją Romka Rokowieckiego zatrudnionego na stanowisku komentatora, cokolwiek to znaczyło, ukazał się okrojony m.in. o artykuł Tomka, bo kto będzie czytał aż tyle o jednym zespole? Lepiej poświęcić to miejsce na dział mody. Nie pojawiła się też wtedy na łamach zaplanowana przeze mnie rubryka z tomkowymi tłumaczeniami tekstów piosenek. Kilka ozdobiło co prawda wspomniany blok o New Romantic, ale gotowy już materiał z polskimi wersjami utworów The Cure trafił do szuflady w okolicznościach, które do dziś wspominam z niesmakiem. Otóż w redakcji zjawił się Tomasz Słoń, dziennikarz z Krakowa. Widziałem go wtedy pierwszy i ostatni raz w życiu. I po krótkiej autoprezentacji wcisnął mi do ręki swój maszynopis, mówiąc: to do rubryki z tłumaczeniami tekstów. Ustaliłem z Romkiem. Zdumiony jego bezczelnością odpowiedziałem, że rubryka, którą wymyśliłem i wprowadziłem, zawierać będzie tłumaczenia Tomka Beksińskiego. Słoń warknął: moje są lepsze. Odwrócił się napięcie i wyszedł. I decyzją redakcyjnego komentatora w numerze rzeczywiście zamiast tekstów The Cure w tłumaczeniu Tomka ukazały się teksty The Talking Heads w tłumaczeniu Tomasza Słonia. A stała rubryka z tłumaczeniami w ogóle się nie pojawiła. W tym czasie zacząłem się czuć w redakcji jak Jack Nicholson w filmie Lot nad kukułczym gniazdem. A ponieważ uważam, że zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż praca, najpierw zrezygnowałem z funkcji szefa działu, a jakiś czas potem odszedłem z magazynu muzycznego. Marian Butrym kompletnie się zaś pogubił w rozgardiaszu, do jakiego sam doprowadził, i niestety w czerwcu 1988 roku zmarł na zawał serca. Przez kilka miesięcy trwał okres bezkrólewia i dopiero w kwietniu 1989 roku nowym szefem pisma został Wojciech Kaczorowski. Romek Rogowiecki z komentatora stał się zastępcą redaktora naczelnego, którym czuł się od początku funkcjonowania w magazynie muzycznym. Nastąpiło też wiele zmian personalnych. I o dziwo, Tomek po kolejnych kilku miesiącach pisania drobniejszych tekstów został przez odmienioną redakcję doceniony. W następnym okresie stał się jednym z głównych autorów wraz z doskonałym młodym dziennikarzem Arkiem Pragłowskim, który współpracę z pismem nawiązał w połowie lat 80. i który bardzo się z nim zaprzyjaźnił. Tomek zaczął wtedy pisać naprawdę dużo a swoim tekstom nadawał coraz bardziej zindywidualizowany charakter. W tym okresie opublikował m.in. cykl monograficzny o zespole Yes, szkic o roku gotyckim oraz wnikliwe portrety takich artystów jak Peter Gabriel, Jethro Tull, Kate Bush, Phil Collins, Fish, Duran Duran, The Sisters of Mercy czy Pet Shop Boys. Recenzował płyty m.in. Kate Bush, Sinead O'Connor, Laurie Anderson, Tok Tok, The Legendary Pink Dots, Psyche i Annie Clark oraz polskich zespołów Collage, Kloster Keller i 1984. A w kwietniu 90 roku ruszyła też w końcu rubryka z jego tłumaczeniami tekstów piosenek. Prezentował w niej dokonania m.in. Johna Lennona, The Doors, Pink Floyd, Iron Maiden, Depeche Mode, The Sisters of Mercy i Fields of the Nephilim. Ciekawostka. We wrześniu 1989 roku Tomek, który do tamtej pory nigdy nie był za granicą, złożył w zarządzie głównym RSW Prasa Książka Ruch wniosek o paszport służbowy, a z treści tego pisma wynika, że planował wyjazd w październiku do Czechosłowacji na koncert grupy Merlion. Paszport otrzymał, ale do Czechosłowacji dotarł dopiero wiele lat później,
i nie na koncert Merylion, a na koncert grupy Bauhaus. Tomek w sumie opublikował w magazynie muzycznym ponad 100 artykułów. Arek Pragłowski. Tomek był osobnym bytem dziennikarskim, ponieważ po pierwsze miał specyficzny gust, a po drugie miał bardzo wyraźne zdanie na każdy temat związany ze sztuką i w związku z tym to nie było tak, że ktoś mógł mu coś zlecić. Pisał wtedy, kiedy chciał, o tym, o czym chciał. Jemu nie dało się narzucić tematu. Można było mu coś zaproponować, ale najczęściej to raczej on proponował. I nie pamiętam z tego okresu sytuacji, żeby jego tematy były odrzucane. Ponieważ pisał ciekawie. Na pewno wypracował sobie w redakcji magazynu muzycznego silną, osobną pozycję, miał swoje poletko i na tym poletku orał tak, jak chciał. Nie przypominam sobie konfliktów między nim a kierownictwem redakcji. Chociaż pamiętam wiele ostrych wymian zdań na tematy merytoryczne wynikających stąd, że Tomek nie przyjmował żadnych sugestii, że mógłby napisać o czymś, co uważał za gówno. A nie wstydził się powiedzieć, że uważa coś za gówno, nawet jeśli chodziło o wykonawcę z najwyższej półki. Dla niego coś było albo bardzo dobre, albo bardzo złe. Albo z jego świata, albo spoza jego świata. I nie było siły, która zmusiłaby go do tego, by zrobił coś wbrew sobie. Tomek Beksiński, portret prawdziwy. Rozdział 7, część 2. Krew alkoholika, czyli tylko rok. Magazyn muzyczny ukazywał się do września 1991 roku. Tomek współpracował z nim do końca, ale już wcześniej przyjął moją propozycję przejścia do nowego miesięcznika Tylko Rok, wydawanego od września 1991 roku. Arek Pragłowski. Kiedy nastąpiły przemiany ustrojowe, magazyn muzyczny stał się własnością dziennikarzy. Założyliśmy spółdzielnię i ta spółdzielnia przekształciła się w spółkę i wniosła tytuł do nowo powstającego domu wydawniczo-handlowego S.A. Wega, który miał wprowadzić na rynek kolorowy ogólnopolski dziennik Glob 24 oraz publikować kilka innych periodyków, w tym przegląd tygodniowy. Tomek nie był jednak zainteresowany naszymi staraniami. Powiedział, że nie chce być współwłaścicielem pisma, a jedynie jak do tej pory pisać. Niestety, po kilku miesiącach stało się jasne, że wydawnictwo Wega to kolos na glinianych nogach, a jego główny projekt, czyli Glob 24, to kompletna klapa. Zawalił się z hukiem po kilku miesiącach. A ponieważ było widać, że wydawnictwo jest właściwie bankrutem i że magazyn padnie ofiarą tego bankructwa, osoby tworzące główny zespół redakcyjny i będące współwłaścicielami tytułu musiały zdecydować, co dalej. Trwały oczywiście poszukiwania nowego wydawcy, ale nie zakończyły się niczym konkretnym. Tomek oczywiście wiedział, co się dzieje z magazynem muzycznym i sądzę, że przejście do Tylko Roka było dla niego czymś oczywistym. Zwłaszcza, że pismo to tworzyli ludzie, z którymi lubił się prywatnie. Jak było z tym Tylko Rokiem? Po odejściu z magazynu muzycznego znalazłem zatrudnienie w redakcji tygodnika Razem, ale zanim jeszcze stało się jasne, że pismo to przejmie i dobije Konfederacja Polski Niepodległej, zacząłem się zastanawiać nad możliwościami stworzenia w nowych warunkach ustrojowych miesięcznika rokowego z prawdziwego zdarzenia. Absolutnie nie miała to być kontynuacja magazynu muzycznego, jak się dziś czasem o Tylko Roku mówi. Zdawałem sobie sprawę, że wydawcy interesują się prasą muzyczną, ponieważ w tym czasie zaczęło się ukazywać wiele nowych tytułów tego rodzaju. Co prawda żaden z nich poza polską wersją Metal Hammera nie przetrwał na rynku zbyt długo, ale dobrze robiony, fachowy, efektowny pod względem edytorskim miesięcznik rokowy mógł moim zdaniem liczyć na sukces. Stworzyłem koncepcję takiego pisma i w styczniu 1991 roku zacząłem ze szczegółowym konspektem w dłoni szukać ewentualnego wydawcy. Kompletnie nie wiedziałem, do kogo uderzyć, ale choć działałem po omacku, trafiłem do utworzonej już w Nowej Polsce oficyny Republika Press. A jej szefowie wykazali moim pomysłem zainteresowanie i po kilku spotkaniach dali się przekonać, że jestem w stanie stworzyć atrakcyjne, popularne pismo na temat rocka. W pewnej chwili padło jednak pytanie,
czy mam zespół dziennikarski. Oczywiście odpowiedziałem, chociaż aż do tamtego momentu nikomu nawet nie powiedziałem o swoim pomyśle. I tak naprawdę dopiero w marcu zacząłem szukać odpowiednich ludzi. Do współtworzenia pisma zaprosiłem Wieśka Królikowskiego, a do współpracy pozyskałem m.in. Jurka Żewuskiego, Daniela Wyszogrodzkiego, Marka Niedźwieckiego, Janka Paluchowskiego, Agnieszkę Mielech jako sekretarza redakcji, Jacka Srokę jako fotoreportera i oczywiście Tomka. Wiesiek Królikowski ściągnął kilka dalszych osób, w tym Krzyśka Celińskiego, Grześka Kalinowskiego, Krzyśka Kotowskiego, Grześka Kszczotka, Igora Stefanowicza i Tomka Waciaka-Wójcika jako grafika. Tomek Beksiński był jedną z pierwszych osób, którym powiedziałem o swojej inicjatywie. Bardzo chciałbym go mieć w zespole, jako serdecznego kolegę od lat ponad 10, świetnego autora, a także przyznaję bardzo już wtedy popularną postać wśród dziennikarzy muzycznych. Od razu i bez wahania zgodził się pisać do Tylko Rocka, etatu nie chciał, uważał, że zagrażałoby to jego niezależności. Chociaż zdawał sobie sprawę, że oznacza to odejście z magazynu muzycznego, w którym zdążył się już zadomowić. Bardzo mi pochlebiło, że przyjął propozycję współpracy z pismem, które na tym etapie było tylko pomysłem. Uwierzył w moją opowieść o tym, że powstaje miesięcznik rockowy, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Zaufał mi. Arek Pragłowski twierdzi, że podjął tę decyzję, wiedząc, że dni magazynu muzycznego są policzone. Czy na pewno? Wydaje mi się, że wydawnictwo Vega zaczęło się walić trochę później, kiedy okazało się, że dziennik Glob 24 nie ma szans na rynku. A dziennik Glob 24 zaczął się ukazywać 19 sierpnia 91 roku i wychodził do 5 lipca 92 roku. Natomiast ja rozmawiałem z Tomkiem już w marcu 91 roku. Myślę, chociaż mogę się oczywiście mylić, że na jego decyzję wpłynęły inne przesłanki. Przede wszystkim chciał pracować z ludźmi, którzy przyjęli go tak ciepło 10 lat wcześniej, których, wierzę w to, bardzo lubił i z którymi dobrze się rozumiał. A w magazynie muzycznym miał w tym czasie co prawda wolną rękę, ale naprawdę serdeczne stosunki łączyły go chyba tylko właśnie z Arkiem. Wiedział, że Wiesiek i Jurek odchodzą do Tylko Rocka. Poza tym wierzył w moje opowieści o tym, że Tylko Rock będzie pismem niezwykłym i przede wszystkim naszym własnym. W magazynie muzycznym raczej nie miał takiego poczucia. Tomek miał ogromny wkład w pierwsze numery Tylko Rocka. Bez wątpienia przyczynił się do tego, że pismo znalazło sobie miejsce na rynku prasowym. To prawda, że pisał wyłącznie na temat artystów, którzy byli mu bliscy, ale interesował się przecież wieloma odmianami rocka. Pamiętam, że kiedy podczas planowania kolejnych numerów ustalałem z nim tematy, którymi miałby się zająć, błyskawicznie dochodziliśmy do porozumienia. Już w pierwszym numerze było go pełno. Ciekawe, że nie chciał napisać żadnego z głównych tekstów do wkładki monograficznej o jednej ze swoich ulubionych grup Genesis. Wolał skupić się na omówieniu dorobku solowego czterech muzyków związanych z nią bądź wywodzących się z niej. Tonego Banksa, Petera Gabriela, Steve'a Hacketa i Antonego Phillipsa. Rozumiem dlaczego. Nie powiedział tego na głos, ale chyba zdawał sobie sprawę, że jest jedynym dziennikarzem muzycznym w Polsce, który może to zrobić. Nie przypuszczam, aby ktokolwiek inny był wtedy w stanie zrecenzować wszystkie płyty Hacketa i Phillipsa. Wydaje mi się zresztą, że do dziś nigdzie na świecie nie ukazały się równie wnikliwe omówienia ich dokonań. A Tomek miał też udział w przygotowaniu innych tekstów do bloku o Genesis. Pamiętam, że zaoferował swoją pomoc. Pożyczył nam płyty z książeczkami, czego zwykle nie robił, żebyśmy mogli je zreprodukować, a także wystąpił jako ktoś w rodzaju konsultanta. A w tym pierwszym numerze napisał też o Simple Minds oraz zrecenzował płyty Susie and the Banshees, Rain Tree Crow, The Moody Blues i Marillion. Ciekawe, że nowe wtedy wydawnictwa The Moody Blues i Marillion zjechał, co świadczy o tym, że nie był bezkrytyczny. Miał nawet do najukochańszych wykonawców dystans. Potrafił dostrzec, kiedy im coś nie wychodzi. I dowcipnie to wypunktować. Ale też umiał przyznać się do błędu, jeśli
kierując się emocjami, skrytykował płytę wcale na tak ostre słowa niezasługującą. Zdarzyło mu się to w przypadku wydanego w tym czasie albumu Procol Harum, zatytułowanego The Prodigal Stranger. Poczuł się nim zawiedziony, czemu dał wyraz na łamach tylko rocka, ale kiedy kilka miesięcy później grupa dotarła do Warszawy i przekonał się, że nadal trzyma poziom, a jej nowa muzyka w wersji na żywo nie ustępuje wiele starszej, napisał: bije się w piersi i przyznaję, że artykuł pod tytułem Nieudany powrót napisałem chyba w chwili kompletnego zgłupienia. Wstyd mi, że mogłem zwątpić. Rzadka to postawa. Mało kogo stać, żeby przyznać się publicznie do wpadki. W następnych miesiącach Tomek był jednym z głównych autorów Tylko Rocka, a pisał wtedy o tak różnych artystach jak Alice Cooper, The Cure, Psyche, U2, Pink Floyd, Fields of the Nephilim, Bauhaus, Fish, Jethro Tull, Dead Can Dance, Queen, Dire Straits, Peter Hamill, Deep Purple, The Doors, The Rolling Stones, The Sisters of Mercy, Emerson, Lake & Palmer, Camel, King Crimson i Mike Oldfield. Stworzył rubrykę Rycerze Okrągłego Stołu, w której przedstawiał zespoły neoprogresywne, takie jak Pendragon, Galahad, Twelfth Night, Arcana, Man of Lake, The Quest i Casino. Natomiast jako recenzent omawiał nowe wydawnictwa i koncerty, m.in. New Model Army, Yellow, The Mandy Glass, duetu John and Vangelis, Big Country, Breathless, Half Kind, The Church, The Tear Garden, Petera Murphy'ego, Kloster Keller, The Young Gods, Wilków, T-Love, Lightblood, James Rice, Gang War i Bel Canto. Już wtedy stworzył własny styl, bardzo emocjonalny, odznaczający się zwięzłością i lekkością, swadą językową, błyskotliwością skojarzeń i dużą dozą poczucia humoru. Fachowy, ale odarty z pretensji, świadomie unikający określeń niezrozumiałych dla ogółu. Bez wątpienia oryginalny, natychmiast rozpoznawalny. Mam wrażenie, że w ten sposób nie pisał wtedy o muzyce rockowej nikt inny. Do tej beczki miodu trzeba jednak dodać łyżkę, czy raczej łyżeczkę dziegciu. Niektórzy czytelnicy krytykowali Tomka za to, że pisze w sposób zbyt subiektywny. Czasem stawał się ważniejszy niż temat, który podejmował. Ja sam nie miałem jednak nic przeciwko temu. Uważałem, że jego artykuły dzięki dowcipnie ujętym prywatnym wtrętom i refleksjom odciążają Tylko Rok, który czasami stawał się zbyt solenny i poważny. Niestety, w połowie 1993 roku Tomek zniknął z łamów miesięcznika na kilkanaście miesięcy, o czym więcej w innym miejscu. Jednak na początku 1995 roku powrócił i pozostał wierny pismu do swojej śmierci. Nadal pisał głównie o wykonawcach, których lubił od dawna, takich jak Peter Gabriel, Peter Hamill, King Crimson, Wishbone Ash, Bauhaus, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Nick Cave czy The Legendary Pink Dots. Ale też omawiał dokonania artystów, których odkrył i polubił w tym czasie, jak Purple Tree, Lacrimosa, Dine Lacanien, Incubus, Succubus, Anekdoten czy 13 Stoletti. Książka Artura Trudzika Tylko Rok, rezultaty analizy strukturalnej, wydana przez Volumina.pl, Daniel Krzanowski, Szczecin 2014, wymienia aż 175 tekstów Tomka Beksińskiego opublikowanych w Tylko Roku. Wiesław Królikowski. Zawsze pisał zgrabnie, z pasją, z polotem i zawsze przynosił swe artykuły na obiecany termin. Był oryginałem, ale też autorem bardzo serio. Należał do tych, których teksty są bardzo dopracowane, od razu gotowe do druku. Nie godził się na żadne redakcyjne poprawki. Ciężko przeżywał nawet najdrobniejsze literówki. Cóż ze stwierdzeniem, że nie godził się na żadne redakcyjne poprawki, gotów jestem polemizować, bo zwłaszcza w początkach Tylko Rocka zdarzało mi się jego artykuły szlifować pod względem stylistycznym i nigdy się o to nie obrażał. Prawdą jest natomiast, że wkurzały go błędy, które w jego tekstach robiły czasem maszynistki, a których nie zauważał korektor, bo jego teksty trzeba było przepisywać. Grzesiek Szczotek.
Dziennikarz i fotoreporter, który przez jakiś czas pełnił funkcję sekretarza redakcji Tylko Roka. Tomek przynosił maszynopisy, ale dość czyste. Były tam co najwyżej 2-3 poprawki naniesione długopisem czy flamastrem. Wyglądało to tak, że siadał do maszyny i od razu pisał to, co się działo w jego głowie. Bo nie podejrzewam go, by przepisywał całość na nowo. Ale choć w wydrukowanych już artykułach Tomka zdarzały się błędy powstałe podczas przepisywania, chyba tylko raz w 96 roku zdecydował się umieścić w piśmie sprostowanie. Napisał: do moich tekstów zamieszczonych w numerze 5 wkradło się trochę nieścisłości. Czytelnik przypuszczalnie pomyślał, że Nosferatu Beksiński opił się krwi alkoholika i bredził od rzeczy. We wspomnieniach o grupie Procol Harum rzekomo nazwałem The Dead Man's Dream najstarszym utworem wszechczasów. Wynika z tego, że Bogrodzica to stosunkowo niedawny hit z list rycerstwa polskiego. Sen Umarlaka powstał w 70 roku. Nie jest wcale aż tak stary, jednak jest jednym z najstraszliwszych utworów wszechczasów. Tytuł krytycznego felietonu na temat Johna Andersona w założeniu brzmiał Raj uprzykrzony. Tak też został zaanonsowany w spisie treści, jednak na stronie 55 zamienił się na Raj utracony. Czemu? W tymże tekście stwory humanoidalne miały być stworami humanoidalnymi. Homoidalnymi. Wiem, że to nic nie znaczy, ale o to właśnie chodziło. Nie wolno poprawiać słów przesłanych z grobu. Nieboszczyk może się zdenerwować. I wreszcie w recenzji płyty Incubus Succubus dawna pisownia nazwy grupy podana została w jakiejś nieprawdopodobnie odrealnionej formie. Oncubus Subcubus. Co to jest do 100 000 zgłodniałych robaków? Brzmi to jak profanacja zaklęć z jakiejś komedii Mela Brooksa. Tymczasem zespół zamienił jedynie C na K. Dawniej podpisywał się Incubus Succubus. Za te wszystkie anomalie przepraszam czytelników. Tomek bez wątpienia dobrze się czuł w redakcji Tylko Roka. Z niektórymi osobami nawiązał koleżeńskie czy wręcz przyjacielskie stosunki. Jedną z nich był Grzesiek Kszczotek. Poznałem go na jednym z redakcyjnych spotkań jeszcze przed wydaniem pierwszego numeru Tylko Roka, wspomina. W maju lub czerwcu 91 roku. Z miejsca go polubiłem. Od pierwszego spotkania nie ulegało wątpliwości, że jest strasznie sympatycznym i otwartym człowiekiem. Wielkim gadułą, kimś obdarzonym ogromnym poczuciem humoru. Prawdopodobnie już podczas pierwszego spotkania wspomniałem mu, że bardzo podobała mi się jego audycja Nie tylko ballada, a zaraz potem zeszliśmy na temat Nicka Cave'a. I od tej pory był to, oprócz filmów z Jamesem Bondem, nasz ulubiony wspólny temat. Grzesiek stał się częstym gościem u Tomka. Przyjmował mnie w mniejszym pokoju, tam gdzie miał cały sprzęt audio, opowiada, i masę płyt. Jeśli potrzebowałem jakiś kompakt czy winyl do napisania tekstu, chętnie mi pożyczał. To samo dotyczy kaset wideo. W pewnym sensie to on zaraził mnie pasją filmową. Lubiłem, jak opowiadał mi o swoich tłumaczeniach list dialogowych, zwłaszcza latającego cyrku Monty Pythona. Wyjaśniał, dlaczego użył takiego, a nie innego zwrotu. Tłumaczył, dlaczego w miejsce nieznanego u nas duetu Pearl Carr Teddy Johnson z Anglii wprowadził do serialu zespół Klosterkeller. W latach 90. dość często jeździłem do Londynu. Tomek wykorzystywał to i obarczał mnie zakupami kaset VHS. Zawsze miałem ze sobą listę z co najmniej 20 tytułami i odpowiednią ilość funtów. Robiłem to chętnie. Zwykle z listy udawało mi się kupić około 5 tytułów. I zawsze po powrocie oglądałem je przez całą noc, bo już następnego dnia Tomek zjawiał się po odbiór zamówionych kaset. To były przede wszystkim horrory i raczej nie klasyka, bo wszystkie znane pozycje już pewnie miał, a głównie filmy klasy B, o ile nie C. Pamiętam, że zbierał jakąś serię horrorów o wampirzycach mających skłonności lesbijskie.
Próbowałem je oglądać, ale szybko mi przeszło, bo wszystkie były bardzo do siebie podobne. Stylizowane na ambitne kino i potwornie nudne. Tomek był pedantem w kwestii jakości technicznej filmów. Wystarczyło, że w 10 minucie i 30 sekundzie, 13 sekundzie projekcji na ekranie pojawił się biały pasek, a kaseta była do wymiany. Zwykle 2 z 5 przywiezionych VHS-ów zabierałem z powrotem do Londynu. Zazwyczaj nie było problemu z wymianą na inny egzemplarz bądź zwrotem pieniędzy. Zabawna historia. Przywiozłem mu kiedyś The Curse of Frankenstein, wytwórni Hammer. Już wtedy z rzadka oglądałem kupowane dla niego filmy. Horrory klasy B czy C mało mnie kręciły. Ale Frankenstein z Peterem Cushingiem i Christopherem Lee jak najbardziej. Złośliwość Rzeczy Martwych sprawiła, że taśma wkręciła się w mechanizm mojego magnetowidu. Udałem, że nic się nie stało, a Tomek oczywiście się wkurwił. Jak można w cywilizowanym świecie sprzedawać takie gówno? No ale 2 miesiące później miał już nowy, pozbawiony wad egzemplarz. Mniej więcej od połowy lat 90. artykuły Tomka dla Tylko Rocka stawały się coraz bardziej osobiste. Moim ulubionym pozostaje ten o twórczości Nicka Cave'a. Tomek nawiązał w nim do momentu, kiedy pokochał twórczość australijskiego barda. Do upalnego lata 84 roku, kiedy to przygotowywał się do ostatniego egzaminu na anglistyce. Inny niezwykły tekst z tego okresu to wspomnienie pierwszego koncertu, na którym był w życiu. Procol Harum w Nowej Kucie w lutym 1976 roku. Zdumiewające jest to, że pojawia się tam zawoalowana zapowiedź samobójczej śmierci, czego nikt z nas wówczas nie dostrzegł. Tomek coraz częściej dawał wyraz zniechęceniu muzyką, jaka do nas docierała ze świata. Nawet rokiem gotyckim, uważany za ambasadora tej muzyki, pisał w 1995 roku. Od ponad roku słucham naprawdę wielu płyt z tak zwanym rokiem gotyckim i ziewam straszliwie. Wszystko robione jest na jedno kopyto. Tak jakby pierwsze płyty The Mission i Bauhaus były obowiązującą Biblią. Gdy po raz kolejny słyszę ponure gitarowe smędzenie, pulsujący bas i perkusję z lekkim pogłosem oraz faceta, który specjalnie nabawił się nieżytu krtani, żeby brzmieć upiornie, po prostu ręce mi opadają i nie tylko. A jakiś czas potem dodawał, żygam już rokiem gotyckim w klasycznym tego słowa znaczeniu. Wszystkie płyty mistrzów tego stylu i większości ich apostołów śmierdzą monotonnym rutyniarstwem, bardziej niż kilkutygodniowe zwłoki w rozkopanym grobie. Rok umarł, stwierdzał. Do takiego wniosku doszedłem, słuchając wszystkich naszych radiostacji, podróżując po świecie i wchodząc do sklepów płytowych, a także starając się znaleźć coś nowego w oparciu o recenzje drukowane. Albo jestem za stary, albo współczesnych twórców inspirują młoty pneumatyczne. Muzyka rockowa, albo raczej pseudomuzyczny zgiełk końca XX wieku, przypomina złomowisko pełne kanciastych rupieci. Żadnej finezji, żadnego smaku, żadnej atmosfery, choćby trochę pobudzającej wyobraźnię. Doszło do tego, że w 1998 roku niemal zupełnie przestał pisać o muzyce, a ograniczył się do osobistych felietonów z cyklu opowieści skrypty. Robert Sankowski, który pracował w redakcji Tylko Rocka. Czytałem artykuły Tomka, chociaż pewnie nie wszystkie, ale dopiero po jego śmierci dotarło do mnie, że prawdopodobnie były zapowiedzią tego, co się wydarzyło. Wyrazem zagubienia, niezgody na bycie tutaj. Dopiero kiedy umarł, wszystko wydało mi się jasne i naturalne. Bo kiedy czytałem te jego teksty wcześniej, nie domyślając się, do czego to wszystko zmierza, czasami mi się wydawało, że przesadza. To jego mocne przeżywanie faktu, że muzyka jest, jak sądził, coraz gorsza, a wraz z nią świat staje się coraz bardziej nieznośny, wydawało mi się przerysowane. Podobnie jak poczucie, że świat się już nie zmieni. Świadomość pewnego schyłku. Oczywiście było w tym trochę racji. To jak cyfrowa rzeczywistość odwróciła do góry nogami branżę, jak odarła muzykę z tajemniczości, jak sprawiła, że ta muzyka stała się bardziej użytkowa i nie wywołuje już tych samych emocji co dawniej.
wydaje się potwierdzać, że Tomek miał wręcz zmysł profetyczny. Widział to wcześniej niż inni. Czuł, że to się wydarzy, ale z drugiej strony czasami słucham dziś jakiejś płyty i nagle przychodzi mi na myśl, to by się podobało Tomkowi. Znaczy, że to jest takie granie, takie brzmienie, taki klimat, które na pewno sprawiłyby, że musiałby na dzisiejszą muzykę spojrzeć inaczej. Zakładam, że całe to narzekanie na muzykę było pewnym sztafarzem, za którym ukrywał swoje poczucie rozpaczy i beznadziei. Natomiast gdyby potraktować to dosłownie, to czasem zdarza mi się myśleć, że jednak się mylił. Świat muzyki ma przecież to do siebie, że po okresach, kiedy eksplodują jakieś fantastyczne zjawiska, przychodzą lata, kiedy niesamowitej muzyki jest bardzo mało. Ale później znowu wraca. Bo tak funkcjonuje popkultura. Przynajmniej do tej pory tak było. I czasem żałuję, że Tomek nie usłyszy już muzyki, która powstaje dzisiaj. Bo może by jednak stwierdził, że nie skończyło się tak, jak wieszczył. No ale wiadomo, że to, co mówił o muzyce, przynajmniej ja to tak odczytuję z dzisiejszej perspektywy, było tak naprawdę tylko formą, w którą ubierał o wiele większe problemy ze światem. Robertowi Sankowskiemu nie udało się nigdy nawiązać bliższego kontaktu z Tomkiem. Słuchałem od dawna jego audycji, wspomina, i nagle wpadłem na niego w redakcji Tylko Rocka. Dość szokujące doświadczenie, bo nie było w nim nic, co kojarzyłoby się z dość mroczną aurą jego audycji. Okazało się, że jest dowcipny, ironiczny, leciutko zdystansowany i pewnie, żeby się z nim bliżej zakumplować, trzeba by wykonać więcej wysiłku. A że ja byłem wtedy początkującym dziennikarzem, nie wydawało mi się, że jest szansa na to, aby taką granicę przekroczyć. Poza tym miał tak ogromną wiedzę o muzyce, że czułem się w jego obecności trochę stremowany. A ten jego sposób bycia. Potrafił wejść do redakcji i tupiąc butami poinformować, że od rana słuchał Rammsteina albo już w drzwiach rzucić do wszystkich ironiczne Heil Hitler. Sprawiał wrażenie człowieka, który tak mocno podkreśla swoją wyrazistość i inność oraz bardzo przekorne poczucie humoru, że jako chłopak 22-23-letni trochę się go bałem. Nie chodzi o to, że mnie przerażał, ale nie bardzo miałem poczucie, że bylibyśmy w stanie wejść w równorzędny dyskurs intelektualny. Chyba już wtedy wyrastałem z bycia fanem kogokolwiek, a jednak wydawało mi się, że Tomek jest taką autokreacją, a jednocześnie człowiekiem wręcz przesiąkniętym muzyką, że tworzyło to jakiś opór, barierę psychologiczną sprawiającą, że rozmowa z nim nie byłaby do końca równorzędna. Być może musiałbym przyznać, że czegoś nie wiem i byłoby mi trochę wstyd. Z Tomkiem nie zaprzyjaźnił się też inny dziennikarz Tylko Rocka, Igor Stefanowicz. Ale po jego śmierci sam zaproponował, że napisze jeden z poświęconych mu wspomnieniowych tekstów. Można w nim było przeczytać. Czymkolwiek przykrywał swoją wrażliwość, płaszczem wampira, prowokacyjnym Heil Hitler na dzień dobry lub cynicznym humorem niektórych z jego ulubionych artystów, pisarzy, ona i tak wyłaziła na wierzch i patrzyła na nas smutnym wzrokiem. I właśnie przez tę wrażliwość i dobro najbardziej będzie mi Tomka brakowało. Będzie mi go również brakowało, bo coraz mniej jest ludzi, którzy by chcieli, żeby na naszej planecie było po prostu fajnie, w porządku, żeby gra toczyła się fair. I to jest chyba ważniejsze niż fakt, że Tomek nie napisze kolejnych opowieści skrypty, nie przetłumaczy kolejnego filmu, nie zrobi kolejnej audycji radiowej. Nie lubię, kiedy wygrywa słowo nigdy.